smyka. Chciałem kupić statek piracki, już dlaczego, bo kiedyś była taki program w telewizji, pamiętasz, Piraci? Kogo witam, kogo goszczę. Na statku Bydgoszczy. Tak jest, odbierał w ten sposób telefon. Ty masz jakąś anegdotkę z tym gościem związaną, pamiętam, prawda? On kiedyś spotkał cię i kilka rad zawodowych ci przekazał. Znaczy nie, no... już musiałeś grubo zacząć. Znaczy w ogóle muszę zacząć od tego, że byłem fanem tego programu. Ja też. Byłem fanem, oglądałem, zgadywałem, wiesz, zawsze zastanawiałem się, jak ta łódka się tak buja i w jaki sposób jest to morze tam zrobione i jak to wymyślono. Natomiast no, muszę powiedzieć, że gościłem kiedyś w jednej z bydgoskich dyskotek wspólnie z moimi znajomymi. No i znalazłem się jakimś tam trafem, jak to ja w życiu, w jednej loży właśnie z prowadzącym ten program, który akurat pochodził z miasta Bydgoszczy. No i tak się ta impreza rozwijała, piliśmy kolejne drinki i nagle on tam gdzieś do mnie podszedł, ja byłem młodym dziennikarzem i mówi: słuchaj, ja cię tutaj tak obserwuję w tej telewizji, ty mi się tam rozwijasz, no widzę w tobie potencjał, ale generalnie to ja cię tutaj muszę udzielić paru rad, bo ci kilku rzeczy brakuje. Jakich rad? Co to mi brakuje? Co ja mam zmienić? Tam go słucham z takim zaciekawieniem. On mówi: ty musisz bardziej grać na siebie, ta kamera, wiesz, ty tak za bardzo się koncentrujesz na gościa, to musi być ja tutaj, ty grajcie na mnie. No i puenta była taka tej historii, że zawiesiłem się szekspirowsko, no i potem się zapytałem go tak w dosyć niegrzeczny sposób, czy jest przekonany do tego, że powinien dalej ze mną w ten sposób rozmawiać i mnie przekonywać, że... Mówiąc krótko, czy chciałby przyjąć cios? Nie, no nie pamiętam już. Czy mamy kolejną osobę?